Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Drodzy Widzowie Lecimy z naszą serią Oglądania poczynań naszego Polish Fightera Czyli Jana Krzysztofa Dudy Na Title Tuesdays. I ten turniej będzie wyjątkowy Gdyż po pierwsze zajął drugie miejsce Co wcześniej z tego co pamiętam zajmowało dwa razy trzecie No i jest na podium z wielkimi osobistościami Z Hikaru Nakamura i Magnusem Carlsenem żeby było zabawniej, to Carlsen nie grał pierwszej rundy i zdobył 9 na 10 punktów. No, wow, chłopiec jest dziki. Jedną partię przegrał, z tego co widzę, Carlsen. No i dlatego też jest wyjątkowy ten turniej, bo, gra, bo trafił na aż 5 Polaków, co jest niesamowite. 5 na 11 partii z Polakami, na prawie 400 zawodników. I do tego w jednej partii. Zagrał normalnie jak komputer. <laughs> I jego przeciwnik tak samo, więc wow. To jest coś, czego nie widziałem od nie wiadomo jak dawna. Może jakiś wpływ na to mają ostatnie wy wydarzenia, znane wszystkim w świecie szachów. Oczywiście żartuję. Dobra, i myślę, że możemy już lecieć. I pierwszą partię grał z Polakiem, z Franciszkiem Serneckim i poszło d4 d5 tutaj od początku pokażę tą partię bo ciekawy wybór debiutowy ze strony czarnego ciekawy a bardziej bym, bym powiedział że taki e, trochę nie za dobry, <grym> dlatego od początku lecimy e, i tu poszło e5 jest to e, wariant cigorina bicie 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 i bicie na b7 z stępem i nie można wybić na b2, bo wtedy wchodzi szach i zdobywamy po prostu figurę, więc trzeba, więc trzeba odbić gońcem, no i odbijamy piona i już mamy przewagę piona po debiucie, więc no, doszliśmy do końcówki, ale ze stratą piona, patrząc ze strony czarnych, więc to nie najlepszy wariant, przynajmniej jak dla mnie, nie chciałbym z pionem mniej grać kontra takiemu silnemu zawodnikowi. Ale okej. Okay. No i grają sobie dalej, rozwijają figurki. To wszystko spoko. Król w ogóle idzie do centrum, bo już został zderoszowany. Król D7, żeby uruchomić wieżę Goniec zaatakował piona, Z niewiadomych przyczyn przeciwnik zagrał wieżą i nie obronił piona. Tutaj można było grać na przykład Goniec D5, wymiana. No i spoko. Gramy z, ze stratą piona, ale wciąż to jest. Powiedzmy, że blisko remisu. No ale Janek by to oczywiście cisnął na wygraną, więc. Poszedł Franek na aktywność. Stracił drugiego piona, więc to już no, spora strata, myślę. Dalej rozwijają figurki. C4, C5. goniec zaatakował wieżę. Wieża musiała się odsunąć na C8. No Do góry nie może, bo wtedy po prostu zdobywamy tą wieżę. Wieża nie ma się gdzie odsunąć. Czyli w tą stronę. Roszada, żeby schronić króla. Król E6. Idziemy jeszcze, jeszcze bardziej do centrum. Wieża D3. Zdwajamy wieżę. Żeby zaatakować skoczka przeciwnika. więc D8, co wydaje mi się głównym błędem tej partii, oprócz wyboru debiutowego i, i straty dwóch pionków, <gryz> więc jednak trochę tych błędów było. Też tutaj po prostu pozwolił się zdwoić. Oczywiście nie można wybić, bo wchodzi szach. Jak król odejdzie w górę to jest mat. Nie tutaj. <gryz> to jest. To jest tu szach, tak? Tak, szach gońcem, król G4, szach tu i mat. Wcześniej wydawało mi się, że wieża D5 daje mata, i teraz patrzę, że gońc stoi. Wops. No cóż, my bad. A jeśli po szachu król zejdzie niżej, no to po prostu szach i zdobywamy drugą figurę. Więc mamy figurę więcej, plus wieże ustawiają się na siódmej linii, no i prosta wygrana. Dlatego skoczek poszedł na F7. Wybicie gońcem, odbicie wieżą, no i piękny ruch. Ze strony Janka skoczek G5 z szachem nie można odbić, bo zdobywamy jakość i też prosta wygrana. No a po król E7, co nastąpiło w partii, jest kolejne świetne, świetne, pos świetne posunięcie. Skoczek bije F7, na co już Franek się poddał, gdyż jak król wybije, no to bijemy wieżę i zdobywamy figurę. A jak wieża wybije, to odbijamy wieżą i król nie może zbić, gdyż dostaje szacha i traci gońca. I tak. Janek wychodzi z, z przewagą figury. Więc tak zako zakończyła się pierwsza partia z Frankiem. No i druga partia z kolejnym Polakiem, z Damianem Lewtakiem, silny mistrz międzynarodowy. No to była dość ciężka partia, i tu jakby nie widać takiego typowego błędu, jakie Białe zrobiły, tylko jakby pozycyjnie Janek po prostu przeważył. E tutaj nastąpił skoczek F5. Damian próbuje atakować, no ale. Polish Fighter nie tylko dobrze walczy, ale też bardzo dobrze broni. Na razie B3 na skrzydle hetmańskim się rozwija. No i tutaj mamy dwa silne piony, co w końcówce zawsze te piony mogą stworzyć sobie wolniaka i bardzo szybko zamienić się w Hetmana. Poszło gniazdo D1, Skoczek D3, wieża E3, a tak na Skoczka. Skoczek pobronił, Hetman G3. Jakieś taktyki typu. Nie wiem, skoczek H6 na przykład, albo goniec F6, coś takiego grozi, bo tutaj takie mini związanie jest, że tak powiem. Skoczek F4, bicie, bicie, hetman bije F4, goniec D3, atak na pionka z E4, oczywiście oprócz tego atak na wieżę. Więc wieża się odsunęła, bicie i to było odbicie piona, bo tu wcześniej został stracony na F4. Jeszcze cofnę do tego, skoczek na F4 poszedł. Bicie, bicie, jakby strata piona, Ale to wszystko było oczywiście policzone, że go jest D3 i odbicie piona z E4. E, więc bicie, skoczek G4, jakieś, ze, jakieś motywy ze skoczek H6 mogą w przyszłości istnieć. E, więc po prostu wymiana kolejnych figur, wybitki. No i doszło do takiej pozycji, gdzie no, praktycznie jedyna przewaga czarnych to, jest to, to są te dwa silne piony na skrzydle hetmańskim, i do tego silny skoczek którego nie ma jak stąd wygonić, a białe nie mają tutaj żadnego ataku. Goniec stoi w obronie, ale no, tu się wszystko trzyma po prostu. I tu już realizacja tej minimalnej przewagi. Wyrobienie sobie wolniaka na linii B. I na koniec weszły jeszcze widełki, ale tu już białe nie, mia nie miały co grać. Tu nie dość, że ten pion może dojść sobie po prostu, jeszcze wiarza może wjechać na, na linię A. Wymienić wieżę, cokolwiek, i tu wszystko wygrywa praktycznie, więc wymianki, i tu już do końca doszło. Na koniec świetny ruch, gońc d4 z szachem. Odsuwamy króla od Hetmana, no i po prostu bierzemy Hetmana i win. Przechodzimy do trzeciej partii, gdzie grał z, z zawodnikiem z Armenii, z International Masterem, i tu klasycznie Janek zaczął atakować skrzydłem, mm, na skrzydle królewskim. Goniec już wycelowany, zaraz hetman leci, no i właśnie wleciał hetman H5 z atakiem na pole H7, oczywiście z matem, matem grozimy, więc G6 poszło, hetman się odsunął, E5, skoro białe atakują na skrzydle królewskim, no to czarne próbują odegrać się w centrum, gdzie stoi król przeciwnika, no ale Janek nic sobie z tego nie robi, H5, atakujemy dalej, no i poszło E bije D4, no to dla mnie bardziej logicznym ruchem wydaje się e4, żeby zablokować tą diagonalię gońca. No ale wciąż to jest przewaga białych tak czy siak, bo zamykamy pozycję w centrum i nie ma jak atakować króla czarnymi, a białe mogą na spokojnie sobie grać na skrzydle królewskim i cisnąć króla w jakiś sposób. Więc poszło wybicie i tutaj Janek nie odbija, nie otwiera sobie króla czy cokolwiek. I też, i też nie bije hetmanem na d4, bo po tym mógłby dostać skoczek c5 zapewne o wybiciu na d4, na d4 mógłby myśleć jakiś słaby zawodnik typu ja no ale nie Janek, bo po skoczek c5 oczywiście nie możemy wybić, bo dostajemy szaka i tracimy hetmana a h6 nic nie daje, no niby grozimy matem, ale jest po prostu skoczek z c na e6 i ten headman w ogóle nie ma miejsca, bo jak ucieknie gdzieś tam, no to st y strata figury po prostu. A jak pójdzie wybicie, no to bicie, bicie, szachtu, y bicie, bicie, no i figura więcej po stronie czarnej. Więc wracamy do tego. No i poszło po prostu hbije g6. Y poszło odbicie z f. Y teraz bicie na d4. Atak na gońca, y więc goniec się odsunął na c5. Hetman wrócił się na H4, znowu grozimy matem, więc poszło Hetman E7 i teraz wleciał genialny ruch ze strony Janka, czyli goniec bije G6. Po odbiciu, co nastąpiło w partii? Hetman oczywiście wchodzi na H8, król się odsuwa, wieża wjeżdża, gdziekolwiek król się odsunie, i tak bijemy Hetmana. Bicie, odbicie, no i teraz realizacja przewagi, i to już nie powinien być żaden problem dla naszego arcymistrza. I partia się zakończyła w ten sposób. Więc przechodzimy do czwartej rundy, na razie 3 z 3, jak się nie mylę. I tutaj y, zmierzył się z y, no, silnym mistrzem między, międzynarodowym, również polskim. To już y, trzecia partia z Polakiem na, na 4 rundy. Nie wiem, co tam się działo. Y, no i doszło do takiej pozycji, tu jakąś presję wytwarza teoretycznie przeciwnik na Janku. Skoczek dość silnie stoi na, na C5, ciężko go wygonić, no ale Janek próbuje. B6, no ale Kacparow to jakby opluł i zagrał wieża E3. Yy, jakby o co chodzi w tej pułapce? Jeśli wybijemy, to będzie wieża H3 i nie bardzo jest jak się bronić przed Hetman H8. Są dwie obrony. Jest to albo F6, po czym następuje szach, szach, bicie i wzięcie Hetmana, więc to jest prosta wygrana, albo skoczek H7, co jest po prostu szach, szach i wzięcie wieży i przewaga figury, tak czy siak. Więc no, nie można bić skoczka. Poszło headman D8. Wspaniały ruch, jedyny nieprzygrywający. Bicie, bicie. No i dochodzimy do takiej końcówki. Tu trochę trzeba przewinąć. Bo tu jakby mają przewagę czarne, mają silnego skoczka, mimo że jest otwarta pozycja, więc teoretycznie gońc powinien być niby delikatnie lepszym. No i ta pozycja wygląda jakby. No, nie dało się przegrać, nie dało się zremisować. No to po prostu czarne powinny dojechać i wygrać. Skoczek bije E3, król bije E3. No i, posz... no i zostało wieża na gońca. No ale ten gońc jest silny, jest broniony przez dwa piony. No i czarne też nie mają zbytnio pionów do, do ataku. No i jest to bardzo blisko remisu w tym momencie. Wieża F5 broni piona. Królew się odsunął, gońc wybił piona. A5, żeby zawsze w przyszłości ten pion był bliżej, prze... bliżej przemiany. Królew się odsuwa, bicie. Gonie C6. Jeszcze parę ruchów tu się yy, rusza. <noise> Jeszcze parę ruchów tutaj poszło. Yy, poszło gonie C6. No i tu niestety król F6 jest błędem. Yy, a dlaczego? Gdyż czarne w tym momencie mają to wygrane, gdyż mogą zagrać ruch wieża C5. Generalnie w tej partii jest sporo przeoczonych zwycięstw ze strony Janka, bo po wieża C5. No, jak goniec się gdzieś tam odsunie, no to jest szach i wybicie pionka. No i mamy wolniaka. No a jeśli goniec będzie chciał bronić tego piona, no to po prostu wybijamy, wybicie, no i ciśniemy pionem do przemiany. To jest jakiś losowy wariant przygotowany, że nie da się zatrzymać tego piona. No a jak w tam stronę pójdzie, to też nic z tego. Więc to byłaby wygrana. No ale począł król F6. No Janek nie ma za dużo czasu do namysłu, więc gra. Logiczne ruchy Gając d7, atak na wieżę, wieża ucieka. Kolejne parę ruchów poszło. Przejdziemy do kolejnej utraty szansy na zwycięstwo. Król e2, i w tym momencie poszło wieża, bije G3, co niestety wypuszcza przewagę. W tym momencie trzeba było zagrać wieża f6. Po pierwsze, bronimy piona, po drugie, król atakuje piona z g i nie ma jak go obronić. A po trzecie, grozimy też wieża e6 z widełkami, więc to wygrywało po prostu. Ale ja poszło wieża, bije, gań zbije, no i przeszliśmy do takiej końcówki. No, myślę, że można stwierdzić, że jest to remisowa końcówka, ale trzeba bardzo poprawnie grać białymi, żeby to wyremisować. E, więc tu przejdziemy do kolejnej pozycji. E, no, i w tym momencie poszło król B2, co według komputera przegrywa. Nie wytłumaczę wam do końca dlaczego. E, tu trzeba było grać król D1. No, i z moich jakby wyjaśnień wynika, że. No po prostu król, żeby jakkolwiek zagrozić królowi przeciwnika, no to musi gdzieś tam podejść dalej, odsunąć się od akcji tutaj A tak czy siak, żeby wieża wymieniła się za końca I żeby powstała ta pozycja, no to król z D1 na spokojnie zdąży sobie dojść do rogu i wyremisować to No, a po król B2 tu niepotrzebnie wchodzi pod jakieś motywy, ale to jest zbyt głęboko. Zbyt głębokie dla mojego umysłu i mojej biednej jedynki, żeby wam powiedzieć coś więcej. Więc przejdziemy dalej. Poszło wieża C7, gając E8, kolejne parę ruchów w miejscu. I kolejna sytuacja to król B1. I w tym momencie poszło wieża C2, gdzie w tym momencie po no, świetnej kombinacji według mnie. To jest ciekawe, że w takiej pozycji. Można znaleźć coś tak ciekawego, gdyż tutaj wygrywa król B3. Grodzimy matem, więc trzeba obronić się przed matem. Król C1 i wówczas wygrywającym ruchem jest wieża D8. Dlaczego? Bo ten goniec nie ma jak bronić piona z A4, jest zwank tak zwany. Tu, na te pola nie może pójść goniec, jak goniec gdzieś odejdzie, no to po prostu bijemy piona i mamy to wygrane. No a na C6 nie może odejść, bo wtedy. Jest wieża C8, no i jest, jest związanie i bierzemy figurę. No, a jak król się odsuje na B1, no to jest oczywiście jednym No ale ciężko takie coś znaleźć. Więc wieża C2, gojąc E8, wieża E2, gając B5, szach. Tutaj król B3, yy, gojąc E8, wieża C2 z szachem, król D1. I w tym momencie czas spadł naszemu arcymistrzowi. I tak oto przegrał tą partię przez ostatnie. 40 ruchów, czy jakoś tak, próbował wygrać tą dość remisową końcówkę i na koniec czas mu spadł. Niestety, tak czasem bywa. No i tempo gry to jest 3 minuty plus 1 sekunda po każdym ruchu, więc no nie ma takiego dużego bonusu, żeby na spokojnie pomyśleć sobie nad tą pozycją. No ale przechodzimy do kolejnej partii, gdzie grał z kolejnym polskim zawodnikiem. I, w, I tą partię przejrzałem parę razy i totalnie nie wiem co się działo w tej partii Więc od razu przeszliśmy do pozycji, y, którą już rozumiem Generalnie polecam tą partię Obaj grali dzikie rzeczy, jakieś poświęcenia i tak dalej Tutaj grał z, Kozio, y, z Koziorowiczem Tak on miał? Tak, Michał Koziorowicz Wydaje mi się, że nawet kiedyś mogłem z nim grać jak moczy, no ale lecimy. Poszło wieża E3. Generalnie stan jest taki, że białe mają przewagę jakości. No i mają nacisk, i generalnie mają przewagę. Ale no jest to pozycja dość niejasna. No ten pion jest też sporą, sporym atutem. Białych. Poszło wieża E3 z atakiem na piona z D3. Tutaj nie boimy się wybicia, no bo mamy tego piona z B6. No i spokojnie będziemy poprawiać swoją pozycję. Może w przyszłości jakieś e4, f5 tutaj też jest atak na piona z e6 więc generalnie przyjemna pozycja by była poszło wieża d4, wybicie piona h5, hetman g5 goję h6, to niestety jest jakby końcowym błędem czarnego mimo, że dzielnie walczył całą partię gdyż teraz wchodzi piękny ruch hetman d8 z szachem no i pokażę Wam jakby trzy opcje w tym jedna oczywiście poszła w partii Pierwsza opcja to jest Hetman F8, ale po Hetman F8 jest po prostu wybicie. Wybicie, Goens b E6. Nie można wybić, bo wchodzi mat, oczywiście. Yy, więc, więc trzeba zagrać coś typu skoczek H6, żeby obronić pole G8. No i wtedy można po prostu wybić, wybić. No i mamy sporą przewagę pionkową. Więc to dla nas spokojnie by wygrywało. Drugą opcją jest Goens F8, ale wtedy następuje, Goens b E6. Też spokomotyw. Wieża bije D8 i nawet nie wybijamy tego Hetmana. Bo po co nam on? I wybijamy wieżę. Hetman nie może odbić, bo wchodzi Mat. No prawie Mat. Teraz Mat. OK. No i ostatnią opcją, to, co nastąpiło w partii, jest wybicie Hetmana. Wieża odbija. Gojąc F6, Gońc F8 i to, co przed chwilą mówiłem, czyli bije E6. No I czarne się po prostu poddały. Więc świetna. Końcówka partii w wykonaniu Polishwitera. I przechodzimy do kolejnej partii, gdzie grał z arcymistrzem Gabrielianem Arturem. I doszło do takiej pozycji, generalnie przez większość partii. Yy, przez większość partii, chyba, Janek starał się atakować, z tego co pamiętam, ale no, arcymistrz się wybronił i doszło do takiej pozycji, gdzie to. Gdzie to czarne mają przewagę pozycyjną, mimo że mają stratę jakości. Więc Janek chwyta się tak zwanej brzytwy i bierze, bije G5. Po pierwsze, żeby było zabawniej, jakby, jakby czarne w tym momencie oddały ruch, zagrają na przykład C4, to nawet nie możemy wybić na G6, bo wtedy wchodzi goniec bije G6 i Hetman nie ma gdzie uciec. Jest zablokowany na tym polu H5 Więc to by było dość zabawne Ale tutaj wygrywa po prostu wieża bije F6 Z planem wieża F1 I matowanie na H1 Oj gard gardło wysiada No i w tej pozycji wygrywa wieża bije F6 Z planem wieża F1 I matowanie na H1 No powiedzmy, że oddajemy ruch No i wtedy wieża F1 właśnie i nie ma zbytnio obrony przed matem. Ale niestety, znaczy na szczęście dla nas, arcymistrz popełnił błąd i wybił wieżą na G5, co pozwoliło spróbować dać wiecznego szacha Jankowi. W sensie Janek próbował dać wiecznego szacha przeciwnikowi. Moje wysławianie się jest cudowne. Więc szach, parę szachów. No ale na koniec... Przeciwnik stwierdził, że ma nie wiem, figurę więcej, więc będzie grał na wygraną. Poszło w wybicie piona, oczywiście obaj w czasach. Gońc się zasłonił, jedyne ruchy. I f7, atak na wieżę. No ale w tym momencie jednak czarne stwierdziły, że, że remis to uczciwa cena. Więc wieczny szak tutaj wszedł i tak się zakończyła partia. Więc tym razem poszedł remis i przechodzimy do kolejnej partii z następnym Polakiem. Forever Young, kimkolwiek jest ten człowiek. I doszło do takiej pozycji, która jest jak widać 0-0. I niestety w tym momencie biały popełniły błąd. Zagrały wieża D3. Co, powinno, co powinien zagrać tutaj biały? Wieża D8 i coś starać się wywalczyć na tym związaniu. Tutaj przykładowy wariant. Przygotowałem wieża bije B2, Hetman A1, Hetman F6. I by doszło do takiej około pozycji. Czarne mają niby przewagę piona, ale bardzo ciężko ją zrealizować, plus rozwalona struktura pionowa. No, generalnie jest to remis praktycznie. Ale poszło wieża D3. Poszło wybicie. Hetman D1, wieża, wieża A2. No i generalnie wieża D3 została zagrane, żeby wybić piona. Wieża A2 i hetman wybił. Położą wieża a3, już, już czarne mają przewagę, ale teraz jeszcze białe dokładają swoją cegiełkę do tej przewagi przeciwnika i grają niestety fatalne posunięcie. Hetman d1, co sprawia, że następuje związanie po ruchu wieża a1, no i czarne, białe przegrały na czas, no ale to już czarne miały totalnie wygraną no, lepszym ruchem jest to po prostu Hetman C2, aczkolwiek to niewiele zmienia, gdyż jest po prostu wieża, bije d3, Hetman odbija, szach, tu i bicie na A4. Znowu mamy przewagę tylko pionka, ale w Hetmanówce jest większa szansa, że to wykorzystamy, plus struktura pionowa, pionowa jest spoko. Przechodzimy do kolejnej partii, gdzie grał z FM-em Snow Lordem, który no nie bał się Janka. Zaraz zobaczycie dlaczego. I w tej pozycji generalnie w przyszłości grozi jakieś skoczek G4, atak na punkt H2, też jakieś widełki na E3. Dlatego optymalnym podejściem w tej pozycji było hetman D2, żeby zablokować po prostu pole E3 dla skoczka w przyszłości. No i zagrać sobie jakieś E3. No i po prostu trzymać tą pozycję i zaraz pokminić, jak przebijać ją. Ale niestety tutaj troszkę gorzej Janek zagrał. Zagrał H3, co pozwoliło przeciwnikowi zagrać Hetman G6. No i jest nacisk na punkt, G7, na punkt G3, i nie ma jak go bronić. Król H2 nic nie daje, bo jest po prostu skoczek H5, i nie ma jak bronić tego pola. Na G4, no to wybicie piona z F4 wchodzi. Więc Janek został zmuszony, żeby zagrać G4, i w tym momencie. To, co mówiłem, Snowlord się nie boi. Wybicie skoczkiem, wybicie pionem, bicie E3 i wieża bije G4. Czyli czarne oddały figurę za trzy pionki, no plus czarne atakują. Więc teraz Janek przeszedł do defensywy, musi trzymać podwójną gardę, no ale mu to świetnie zawsze wychodzi. Więc patrzymy na kolejne ruchy, przejdziemy do kolejnej istotnej pozycji. Nastąpiła wieża F8. Oczywiście nie można zbić wieży, bo dostajemy mata. Na przykład to też trzeba widzieć ten ruch Hetman G3. No nie ma obrony po prostu przed Hetman H2, a ewentualnie przed Hetman H3. No i nastąpiło Hetman E2. Wieża F5, bicie, bicie. C bije, C bije, Wieża C1, Hetman d6, szach, Król H1. No i czarne atakują, mają stratę figury. No to muszą dalej cisnąć. G5, ruszamy pionami. Hetman F2, wieża H4. Czarne chcą operować na związaniu groźbą jest F4, żeby otworzyć gońca, jakieś wybitki, odbić figurę i tak dalej więc Janek zszedł z tego związania no ale jakby przeciwnik się tym zbytnio nie przejął i zagrał F4, co niestety było poważnym błędem bo no jak przed chwilą zauważyłem, król zszedł ze związania, przez co teraz po prostu skoczek może wybić piona z F4 no i w tak oto sposób otworzyła się linia, czarny stracił istotnego piona no, i teraz po prostu pozycja czarnych się sypie. Gonięc G4 i całą partię Janek był zepchnięty do, do defensywy, a na koniec i tak rzuca genialny ruch. Skoczek bije D5. Dlaczego jest genialny? Gdyż nie można odbić, bo po tym ruchu nasypuje kolejny cios genialny. Gonięc bije E4 <laughs> z szachem. Jak Ketman odbija, to wchodzimy wieżą z szachem. Jak król do góry idzie, to mat w jednym. Jak w dół, to mat w dwóch. Więc pięknie by się partia zakończyła po dwóch genialnych ruchach, ale tutaj jeszcze y, przeciwnik próbuje coś zrobić. Hetman H2 z szachem. Król F1, gońc F3, bicie, bicie, wiele C7 z szachem. Król G6, Hetman bije F3. Y, no i przeciwnik już stwierdził, że nie ma co. Hetman bije B2, co po po prostu mata, ale po pierwsze miał niedoczas, po drugie i tak miał przegraną pozycję ze stratą figury, ale walczył bardzo dzielnie. Przechodzimy do kolejnej partii, gdzie grał z. Zawodnikiem z Uzbekistanu, z arcymistrzem, e, doszło do takiej pozycji, gdzie czarne mają no, przewagę pozycyjną. Jest nacisk na punkt D3, podwójny, do tego hetman atakuje skoczka przeciwnika, ale tutaj białe mają jeszcze jakieś triki. E, nastąpiło hetman G4, no i tutaj widać pewną groźbę. Oj, nie o to chodziło. E, grozi skoczek H6 z szachem, się odsuwa, no i wybicie hetmana. Oczywiście, no ale oczywiście, 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 oczywiście. Świetnie. Kiedyś nauczę się mówić, sorka. Eee, nastąpiło, oczywiście. <laughs> nastąpiło król H8, zejście ze związania. Eee, D4, eee, co no, było jakby końcowym błędem, eee, gdyż, gdyż następuje G6, a tak na skoczka, skoczek się odsuwa. No i F5, widełki. No i tu już realizacja przewagi po prostu. Hmm, więc tu już się nic nie stało. Yy, kolejna partia, przedostatnia z Hikaru na Kamurą. I patrzcie na tą dokładność. 98,4% i 98,3%. Jest to ich trzecia partia. Wydaje mi się, że. Trz... Nie, raz wygrał Hikaru. Okej, okay, to nie, nie jest trzeci remis. No ale widzę taką dokładność. Widzę, że był remis. No to takie, no dobra, pewnie partia trwała 10 ruchów. Też partia, partia trwała 92 ruchy Oni mają poziom dokładności na poziomie silnika Co jest? Dlate, dlatego pokażę wam całą partię Aż jak, jak widać po wykresie to po prostu nawet nikt nigdy nie miał Jakiejś większej przewagi więc to nawet nie ma co pokazywać Jakichś lepszych ruchów i tak dalej Po prostu Chess speaks for itself Czy jakoś tak <laughs> Hans poleca więc tutaj Katalon poszedł. I po prostu szybkie wymiany figur nastąpiły. No przez co szybko się partia stała bardzo remisowa. Jeszcze bierze się zaraz wymienią. Wymieniły. No i 4 na 4 piony. Do tego różno Polaki. No jest to totalny remis, ale jest dopiero 33 posunięcie, więc partia trwa jeszcze 60 ruchów. Więc popatrzmy sobie na nią. No Hikaru. Z tego co pamiętam, to na streamie widziałem część tej partii. No i Hikaru to jeszcze coś próbował ogarnąć. No bo Hikaru zawsze ciśnie na wygraną w remisowych pozycjach. No ale nie udało mu się tutaj. Wszystko dobrze wybronione przez Dudę No i nastąpił w końcu ten upragniony remis. Same króle zostały po 92 ruchach z dokładnością. Praktycznie dwa silniki szakowe grały. <grych> Jakby ktoś z was chciał. Chciał się dowiedzieć jak wygląda partia yy, cheaterów bądź silników szachowych To myślę, że taka, taka bez oszukiwania to to jest idealny przykład takiej partii I przechodzimy do ostatniej yy, partii, gdzie grał z Mr. Terriblem yy, z, Zawodnik z Peru I doszło do takiej pozycji, przeciwnik ma parę gońców, Aczkolwiek no jest przy remisie 0-2 przewaga dla czarnych Ale to nie jest zbyt istotne no i Janek zagrał w tym momencie goń a6 Chcę wymienić gońce, żeby przeciwnik nie miał już pary gońców Bo jest to jakiś atut w końcówkach No i odpowiednim podejściem tu po prostu było wybicie, odbicie No i granie, taką, granie takiej końcówki skoczek na gońca No taka remisowa końcówka po prostu No tu jeszcze a3, żeby zablokować ruch skoczek b4 I się wszystko trzyma Ale niestety coś tu źle przeliczył mistrz międzynarodowy i zagrał a4 z tego co widzę, zagrał od dręki, bo czas się zwiększył, a nie zmniejszył. No i po prostu nastąpiło wybicie, wybicie. No i może przeoczył ruch wieża D5 po prostu, gdyż ten pionek zaczął być słaby i nie ma jak go bronić. Hmm. Chyba, że, chyba, że liczył coś takiego. Dopiero teraz to zauważyłem, że tu teoretycznie jest w opcjach ruchu gańc B6, no ale wtedy po prostu następuje. Następuje nie to. <laughs> następuje wybicie wieży na D1. Bicie i bicie gońca po prostu No bo potem jeszcze mogłyby być jakieś problemy Po biciu prawdopodobnie Albo nawet biciu wieżą, coś takiego Więc to nie działa Po prostu strata piona, bicie, bicie No i realizacja przewagi Oczywiście na całkiem wysokim poziomie Jak zwykle W końcu to najlepszy, najlepszy polski zawodnik Trzech czasów chyba Raczej tak no i skoczek e2 kończy partię. Po prostu nie ma obrony przed ruchem c1. I tak oto zakończyliśmy e, nasz przegląd e, działań Janka w tym wcześniejszym Title Tuesdayu, który był w, we wtorek 11. Jakby kogoś data interesowała, bo mam trochę opóźnienie z filmikami. No, i jak Wam się podobało, e, zachęcam do zostawienia łapki w górę, w górę, w górę i, subskry i subskrypcji z dzwoneczkiem. Za dużo gadania jak na mnie już e, się plączę. Gdyż no, dość sporo mi to zajęło, przygotowanie tego. No i będzie mi bardzo miło, jak e, docenicie moją pracę, <laughs> czy jakkolwiek to nazwać. E, no i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Bye.